kolejny druk zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1552 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Ustalenie kierunków działania prezydenta miasta Krakowa w sprawie powołania konsultacyjnej doradczo-opiniującej Rady Seniorów, projekt grupy radnych, druk nr 1552, tryb jednego czytania. Nie ma Małgosi Jantos. Bardzo proszę pan przewodniczący w imieniu projektodawcy. Szanowni Państwo, zgodnie ze zmianą ustawy, która dozwala od pewnego czasu powoływanie przez samorządy takiej właśnie doradczo-konsultacyjnej Rady do Spraw Seniorów, proponujemy, aby w Kraków był miastem, w którym taka rada szybko powstanie, by był miastem, w którym sprawy seniorów, a nie wiem, czy koledzy wiedzą, ale 50 plus to już jest senior, więc ja już się też czuję senior. No, nie powiedziano, że 50 plus. Zapewne koledzy wiedzą, że w Krakowie tego typu mieszkańców mamy ponad 20%, więc to jest bardzo istotny problem dla mieszkańców Krakowa. Mamy różnego typu działania, typu Uniwersytet Trzeciego Wieku, różne stowarzyszenia, różne organizacje pozarządowe, które tym się zajmują. Natomiast wskazane będzie, aby to w jakiś wspólny sposób połączyć, stworzyć program. Wiem, że w przyszłym roku przymierzamy się do, tak sobie uwynalia w Krakowie, tak zrobić senioralia, bo się okazuje, że tych seniorów jest więcej niż studentów w Krakowie. No i powołanie takiej rady, ponieważ jest to zgodnie z ustawą w dyspozycji prezydenta, no wydaje się, że powinno być wolą Rady Miasta Krakowa. Stąd uprzejmie Państwa prosimy o przyjęcie takiego wniosku. Z tego co wiemy, prezydent już jakieś działania rozpoczął, znaczy pełnomocnik pana prezydenta, pani Okońska. Tym niemniej chcielibyśmy, żeby to się odbywało także pod kontrolą rady i abyśmy szybko tą Radę Seniorów Krakowa mogli na początku przyszłego roku powołać. Resztę Państwo macie w uchwale. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby? Bardzo proszę, pani Basara. Króciutko. Ja tylko dwa słowa chciałam powiedzieć. Oczywiście popieram powstanie takiej rady, bo w moim odczuciu dużo mówimy, że działamy dla seniorów, tymczasem tak rzeczywiście to chyba nie jest. Te działania nasze są troszeczkę nieuporządkowane i mam nadzieję, że ta Rada Seniorów doprowadzi do tego, żeby powiedzmy sobie nasze działania były bardziej przemyślane i bardziej skuteczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.